Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś następny bohater, bohater specyficzny, bo zwykle to Krystyna Sibińska prowadzi te programy, natomiast dziś jest ten wyjątek. Witam Ciebie, Krystyna. Witam serdecznie. Faktycznie zamiana miejsc. Ale dlatego mam tremę trochę, więc mnie nie strofuj. Postaram się. Mamy specyficzną sytuację. Jesteś po wyborach, zostałaś posłem i myślę, że to też dobry moment do tego, żebyś mogła powiedzieć o swoich odczuciach choćby. No i muszę zacząć od strofowania. No. Mamy w podtekście o polityce nie rozmawiamy. Ale ja pytam cię o odczucia, nie o politykę, a mówię o pewnych faktach, bo posłem zostałaś. Tak, o odczuciach to rzeczywiście no teraz to odchodzą wszystkie emocje związane z kampanią, to naturalne, bo tych emocji było sporo. Czuję się taka właśnie zmęczona też, no, najnormalniej w świecie zwyczajnie po ludzku zmęczona, bo dużo pracy, zwłaszcza w tym okresie kampanii, ale ja też powiem, że chyba też dużo pracy przez całe 4 lata. I teraz jest taki czas trochę odpoczynku, trochę trzeba poświęcić czasu domowi, rodzinie, bo oni też się czuli opuszczeni i to za to muszę im wszystkim podziękować, że wytrzymali ten trudny okres. Zresztą myślę, że to nie jest tylko u mnie, ale w przypadku każdego, który startował w wyborach jednych bądź drugich, to ten czas kampanii zawsze jest czasem, który się kradnie najbliższym. Ale powiedz, jak to jest, bo ty tak. Nie byłaś na liście, później byłaś, później na nie wiadomo którym miejscu, wylądowałaś na 7. Jak no to trochę było? Tak było, trochę tak było rzeczywiście, że ciężko pracując przez 4 lata w Sejmie, wydawało się, że naturalną rzeczą jest, że będzie mi dane kontynuować tę misję, przynajmniej dać się zweryfikować przez wyborców. No niestety władze partii zadecydowały, nasze regionalne, inaczej. I decyzją nie znalazłam się na liście. Zresztą nie tylko ja, bo moi bardzo fajni koledzy, dzięki którym sporo razem zrobiliśmy, czyli mówię o pośle Witku Palu i pani poseł Bożenie Sławiak. To był taki fajny zespół, więc nikt z nas nie znalazł uznania w oczach władz regionu. No ale na szczęście pomogli inni dobrzy ludzie i miałam 7 miejsce. Ta 7 zawsze wielu osobom kojarzy się jako szczęśliwa liczba, w związku z tym dla mnie też się okazała szczęśliwa, ale to nie jest tak, że to tylko kwestia szczęścia, ale też ciężkiej pracy wielu, wielu, wielu osób, którym teraz bardzo, bardzo dziękuję. Cały sztab, naprawdę pracownicy, mnóstwo dobrych ludzi. Ale powiedz, jak to jest, bo ja teraz tak jak mówisz, to sobie przypominam, że w poprzedniej kampanii, wtedy kiedy zostałaś po raz pierwszy posłem, to ty bardzo nie chciałaś kandydować i wiele osób cię namawiało, a teraz było w drugą stronę. To tak ci się spodobało? To może nie jest kwestia podobania się, tylko kwestia też znalezienia się i poznania tego wszystkiego. Ja zawsze wszystkim mówiłam, że jestem takim człowiekiem samorządu i człowiekiem, który lubi taką pracę u podstaw. I to jest chyba to, co najbardziej lubię robić. Zresztą w Sejmie również przede wszystkim zajmowałam się taką pracą w komisjach, w podkomisjach i zawsze mówię, że ja nie muszę być posłem znanym, wystarczy, że będę posłem użytecznym. I tak to się przekładało. Moim jakimś marzeniem, założeniem była praca dla mieszkańców Gorzowa w innej trochę roli. To nie wyszło. Wyborcy uważają, że lepiej się spełniam w roli posła, w związku z powyższym będę pracowała jako poseł i mam nadzieję, że efekty tej pracy, podobnie jak przez te 4 lata, będzie można na koniec podsumować. Ja nie chciałam, bo rzeczywiście nie znając czegoś, to też się nie wie, jak to wszystko wygląda.
A w tej chwili, jeśli rozpoczęłam pewne działania związane chociażby z mostem w Kostrzynie, czy obwodnicą Strzelec, czy naszą gorzowską słynną estakadą, to chciałabym dopilnować też tego, żeby to zostało zakończone. Więc to też jest właśnie to, co gdzieś tam sobie założyłam i muszę skończyć. Kilka rzeczy udało się zrobić i wczoraj był taki szczególny dzień. Prezydent Duda podpisał ustawę rewitalizacyjną. Tak. Byłaś szefową podkomisji. To była duża praca, ale też chyba dobra ustawa dla Gorzowa. Ta rewitalizacja to jest fatalne słowo, ono fatalnie brzmi. Trzeba oswoić. Już powoli się oswaja to słowo. Rzeczywiście no, to jest coś, z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo to była końcówka kadencji i ciężka praca, ale też coś, co daje olbrzymią satysfakcję, bo ustawa przygotowana we współpracy z samorządami, z różnymi fachowcami, którzy oswajali właśnie tę rewitalizację, nie tylko jako słowa, ale sam proces, pokazywali, co było do tej pory robione nie tak i rzeczywiście ustawa bardzo dobre takie narzędzie dla samorządów. Pod koniec pojawiły się pewne wątpliwości, było takie jak gdyby też pomysły, czy na pewno ona powinna wejść w życie. Udało się, wszystko poszło dobrze, prezydent ją podpisał, wchodzi w życie i to naprawdę jest olbrzymia szansa dla Gorzowa, dla takich miast jak Gorzów, ale też mniejszych i większych, bo zaniedbania są olbrzymie, zwłaszcza w tej takiej strukturze miejskiej, jeśli chodzi o centrum miasta, o to, na co nie było pieniędzy, a w tej chwili to daje takie wielkie możliwości, że ja jak mówię o tej rewitalizacji, to się uśmiecham, ale z drugiej strony taki czuję też niepokój, bo ktoś, kto tego nie wykorzysta, to będzie po prostu stracona szansa na lata. Miejmy nadzieję, że nam w Gorzowie uda się wykorzystać te wszystkie możliwości. Jesteśmy na dobrej drodze, dlatego że też zostaliśmy wybrani jako miasto do takich projektów modelowych, który będzie pod szczególnym nadzorem prowadzony pracowników ministerialnych. I jestem przekonana, że to musi wyjść dobrze. Po prostu nie ma innego wyjścia. Oby tak było. Jak kojarzę kampanię, to jeszcze jeden taki ciekawy pomysł, o którym mówiłaś, przychodzi mi do głowy, to jest koperta życia. No tak, to rzeczywiście to trudno kojarzyć z kampanią, to akurat w tym czasie się zbiegło, natomiast to jest coś, co będziemy promować nieustająco, dlatego że wydyskutowana z naszymi ratownikami medycznymi, z naszym Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, taka karta informacyjna, która może faktycznie uratować wielu osobom, zwłaszcza starszym, samotnym życie. Dlatego też nazwaliśmy to koperta życia i to się przyjmuje niesamowicie, ale to też przekonuje ludzi do tego, że te informacje, które zostaną zawarte w tej kopercie życia i wszystkim tłumaczę, trzeba wypełnić kartę, włożyć do torebki foliowej, torebkę foliową do lodówki. Dlaczego do lodówki? Dlatego, że lodówka jest w każdym gospodarstwie domowym, na lodówkę trzeba nakleić naklejkę koperta życia i tak wszystkim opowiadam. No i czasami mówią, no lodówka, no ale może być przecież w szafce, w szufladzie. No nie może być, bo ratownicy nie mają czasu, jak przyjeżdżają na jakieś wezwanie, szukać po szafkach, po szufladach. A tak jak mówimy, lodówka jest w każdym gospodarstwie. I te informacje zawarte w kopercie życia naprawdę niejednokrotnie potwierdzają to ratownicy. Ułatwiają postawienie szybkiej diagnozy, ułatwiają szybką jakąś aplikację lekarstw, bo wiadomo, co takiej osobie już dolega i jak ukierunkowane może być to dalsze leczenie. Także to naprawdę jest coś fantastycznego i ja rozpoczynając tę akcję, nawet się nie spodziewałam, że to będzie taki oddźwięk. A dzisiaj każde spotkanie z seniorami to jest pierwsze pytanie, czy mam koperty życia. I fajnie, ja się bardzo z tego cieszę, bo to jest naprawdę dobra rzecz, która możemy dzisiaj tak sobie myśleć. A może to jest takie coś tam niepotrzebnego. Ale naprawdę potwierdzone są przypadki, że ta koperta życia ratuje niejedno życie. Czyli warto to promować i warto to mieć. Powiedz, 4 lata przed tobą ciężkiej pracy. Tamta kadencja powiedziała się o kilku rzeczach, które się udały. Jakie są plany na tą kadencję? No, po pierwsze będzie trochę inaczej, bo będę posłem opozycyjnym. Nie wiem, nigdy jeszcze nie byłam posłem opozycyjnym, więc nie wiem, jak to będzie działało.
Na pewno inaczej, ale mam nadzieję, że nie mniej skutecznie i nie mniej pracowicie, bo mam wrażenie, że bycie posłem opozycji to jest jeszcze większe wyzwanie, bo to trzeba się przebić nie tylko przez powiedzmy rząd urzędników czy powiedzmy jakieś instytucje, ale to też z innej pozycji teraz będzie funkcjonowało, prawda? Zobaczymy. Ja jestem jak zawsze optymistką w tych wszystkich działaniach i jestem przekonana, że dobry jest bardzo zespół gorzowski, dobra reprezentacja, bo przecież można powiedzieć, że zwiększyliśmy stan posiadania, jeśli chodzi o parlamentarzystów lubuskich. Bo mamy przecież panią poseł Rafalską, pana posła Porwicha, pan poseł Tomasz Kucharski, jest senator Władysław Komarnicki. W związku z tym jest nas piątka z Gorzowa parlamentarzystów. To jest mocna siła. Jestem przekonana, że to się też przełoży na to, że ten Gorzów będzie wzmocniony i będzie mógł na nas, jestem przekonana i mówię to nie tylko w swoim imieniu, ale myślę, że w imieniu kolegów, na nas polegać i liczyć. Mam nadzieję, że uda Wam się tak pracować, żeby te różnice często polityczne schować na bok, a żebyście razem wspólnie dla naszego miasta coś dobrego potrafili zrobić. Ja wszystkich do tego namawiam i namawiam do tego, żeby uczyć się też od naszych kolegów, na przykład z Zielonej Góry, którzy, jeśli chodzi o interes Zielonej Góry, zawsze jednoczą siły bez względu na opcję polityczną. I ja tutaj też gorąco namawiam do tego, żebyśmy my też tak potrafili działać. I myślę, że też już kampania pokazała, że mimo różnych, powiedzmy, kontrowersji przy tworzeniu listy, i różnych tam słów, które padały pod kątem jednych czy drugich kandydatów, to okazało się, że dobrze prowadzona kampania zaowocowała, dobrze, fair prowadzona kampania zaowocowała tym, że mamy dwóch posłów z Platformy Obywatelskiej, bo myślę, że plan Zielonej Góry był trochę inny, żeby w ogóle nie było posła z Gorzowa i z północnej części województwa lubuskiego, dlatego była taka nadreprezentacja na liście, w mojej ocenie, kandydatów z Gorzowa i z okolic. Myśmy się spotkali z Tomkiem Kucharskim na początku kampanii i powiedzieliśmy sobie, że jak będziemy robili dobrą kampanię, taką też nieszkodzącą i sobie nawzajem, to jest duża szansa na dwa mandaty i ten plan nam wyszedł, czym myślę, że udarliśmy trochę nosa Zielonej Górze, co też trochę cieszy, bo znaczy to, że na Gorzowian nie ma mocnych. I tego życzę. Pani poseł Krystyno, życzę Ci, żeby ta kadencja, która jest przed Tobą, przed Wami, była równie udana i żebyś po 4 latach, jeśli zdecydujesz się kandydować, nie musiała znosić takich stresów, czy będziesz na liście, czy też nie. To zobaczymy, to będzie, to zobaczymy. Teraz właśnie nowe czasy, nowa energia, nowe plany i też myślę, że będzie dobrze. Dziękuję. Dziś naszym gościem była Krystyna Sibińska, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu bardzo.